prostu bardzo mocno padało, zaczęło wiać. No, szkoda czasu na szukanie miejsca parkingowego. To, że będziemy Was odbierać z lotnisk. To dotyczy tylko Chorwacji. A teraz powiemy Wam o kosztach. Cześć, witamy Was w nowym vlogu. Cześć. Pogoda nie sprzyja dzisiaj wycieczkom, ale my nie jedziemy na wycieczkę. Jedziemy na zakup czegoś nowego. Tak, zaraz zobaczycie co to będzie. Nowe. Ale i tak z wycieczki Wam pokażemy trochę widoków, prawda? Bo mówisz, że będzie urokliwa trasa. Tak jest. W każdym bądź razie mamy nowe plany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jedziemy. Do odważnych świat należy. Zobaczymy. Jesteśmy już na Mazurach, zatrzymaliśmy się, zobaczcie jakie piękne okoliczności przyrody i powiemy Wam, po co tutaj jesteśmy. Wam. Jedziemy kupić busa, jedziemy kupić Volkswagena Caravelle T5. Po co jedziemy właściwie kupić tego busa, Matusia? No bo mamy taki plan, że chcieliśmy zrobić wyjazdy z nami do Chorwacji przede wszystkim. Z nami na miejscu również, czyli będziemy oferować Wam przejazdy do Chorwacji teraz na ten sezon. I oczywiście naszą pomoc też tam z usługami dowożenia w różne miejsca, pokazywania fajnych też miejsc i oczywiście zwiedzania też również z Wami, jeżeli będziecie tego potrzebować. Ale tak naprawdę nie wiemy, czego kupimy, bo wiecie, może to nie będzie nic fajnego. To jest loteria, zobaczymy, ale jedziemy, także zobaczymy. Będziemy sprawdzać na pewno, czy są wygodne siedzenia, bo marka jest bardzo dobra. Volkswagen, ma dobry silnik, ale wiecie, sprawdzimy siedzenia, żeby Wam się też miło jechało, więc zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy. No i kupiliśmy, zobaczcie. Kupiliśmy Volkswagena Caravelle, tę piątkę. Tak, już jesteśmy, to nie jest ten sam dzień, słuchajcie, dlatego, że po prostu bardzo mocno padało, zaczęło wiać. Tak, bo to jest pogoda taka, wiało, padało, szaro, buro, a poza tym kupiliśmy ten samochód, jak mówiliśmy, na Mazurach. Wracaliśmy do Bydgoszczy już właściwie po nocy, także i tak by nic nie było widać tak naprawdę. Ale już jest z nami, także zobaczcie, tak ładnie sobie... Już jest zarejestrowany tak, nawet. Tak, właśnie już jest zarejestrowany, także jest zarejestrowany na nas, także już jest. A skąd ten pomysł na zakup takiego samochodu? No właśnie. Chcemy oferować Wam, Waszym znajomym, też naszym znajomym, wiecie, wszystkim, którzy będą zainteresowani, przejazdy do Chorwacji z nami. Dwóch kierowców, no Marek tutaj doświadczony kierowca z firmą przewozową, więc już zjeździł, muszę Cię zareklamować teraz, zjeździł Europę. No trochę się pojeździło. I Wielką Brytanię, więc tutaj jest bardzo doświadczony kierowca. Ja oczywiście też już mam bardzo no wiele właśnie. Lat prawo jazdy i też cały czas jeżdżę. Dlatego też będziemy chcieli oferować przejazdy do Chorwacji. Nie tylko do Chorwacji, ale jeżeli będą oczywiście osoby chętne z nami. Na pewno będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy z Wami jechać i również będziemy tam na miejscu z Wami. Będąc tam na miejscu, będziecie mogli wykorzystać nasze usługi. Czyli... No ale nasze doświadczenie, troszeczkę takie chorwackie, także my tam przebyliśmy w tej Chorwacji wielokrotnie. Zjeździliśmy tą Chorwację wszerz i wzdłuż. Wiemy o pewnych takich mykach chorwackich. Jak to wygląda, także no, będziemy do Waszej dyspozycji. Tak, tak, na pewno to będzie fajne, zwłaszcza dla tych osób, które nie będą chciały martwić się parkingami, że będą chciały, żeby podwieźć ich pod samą jakąś atrakcję, czy do centrum konkretnego miasta i za na przykład 2-3 godziny ich odebrać, czyli to nie musi być tak, że wiecie, że my z Wami zwiedzamy. Oczywiście też będzie taka możliwość, jeżeli będziecie chcieli, żeby oprowadzić Was w takie miejsca, które są warte zobaczenia, ale może to być tylko tak, że po prostu Was zawieziemy, Wy się nie denerwujecie, że macie na przykład 3 km jeszcze od parkingu do centrum miasta w upale i potem Was odbieramy o konkretnej godzinie. Pamiętajcie, że jak jedziecie tam do Chorwacji na tydzień, czy 2, czy 10 dni, to też ten czas jest ważny. No, szkoda czasu na szukanie miejsca parkingowego, a wierzcie, że w sezonie w Chorwacji, przy tych atrakcjach turystycznych jest duży problem, Więc szkoda na to czasu, tak naprawdę szkoda Waszego urlopu, także my Was po prostu podwieziemy, dowieziemy, popowiadamy, bo wiemy dosyć dużo o tej Chorwacji, o tych największych jakichś atrakcjach,
Także no, będziemy z wami po prostu. Kolejna opcja dla tych, którzy nie za bardzo chcą jechać, no bo mają swój samochód albo już lecą samolotem, to to, że będziemy was odbierać z lotnisk. Też będzie taka możliwość, więc dzwońcie do nas. Za chwileczkę na dole ekranu pojawi się nasz numer telefonu, a dla tych osób, które nie za bardzo lubią dzwonić i rozmawiać tak, wiecie, bezpośrednio, to również adres mailowy, gdzie będziecie mogli zapytać już o kolejną, o konkretną cenę przejazdu. Tak. Też będziecie mogli, dlatego najlepiej myślę, że zadzwonić, bo to będziecie od razu mieli informację zwrotną szybko, czy będziemy w stanie właśnie was odebrać. Bus, jak widzicie, jest 9-osobowy, czyli Marek byłby kierowcą, myślę o takim transferze. Czyli 8 osób dodatkowo zmieści się, on jest zarejestrowany na 9 osób, dlatego też można we dwie rodziny z takiego lotniska wziąć od nas transfer i po prostu dojechać sobie na kwaterkę, a jednocześnie też się umówić, jeżeli będziecie potrzebować, żeby gdzieś was potem zawieźć w jakieś miejsce czy do jakiegoś miasta, żeby można było coś dodatkowego zwiedzić. A teraz powiemy wam o kosztach, żeby było fair tak naprawdę. Powiemy wam od razu o kosztach, dlatego że, nie wiem, pewnie wy się też wkurzacie, my się zawsze wkurzamy, jeżeli ktoś tam ogłasza jakąś usługę i chcesz się dowiedzieć jakichś kosztów, to tylko priv, a tak od razu wam powiem, o co chodzi. Koszt takiej usługi u nas to będzie 1500 zł od osoby. A dlaczego tak dużo? Ale do wiezienia mówimy o tej usłudze, kiedy chcielibyście z nami jechać do Chorwacji i wrócić. Tak, to będzie w dwie strony, plus jeszcze nasze usługi na miejscu. To już oczywiście kwestia uzgodnienia szczegółów, natomiast taka jest kwota, prawda? Tak, no i pewnie niektórzy z was się teraz pukają w głowę i oni chyba zwariowali. 1500 w dwie strony za jedną osobę. Ja wam powiem tak, że to jest troszeczkę inny transfer niż normalnie. My będziemy z tą grupą na miejscu, dostępni na miejscu. To znaczy, że musimy sobie wykupić apartament, więc w ogóle i tak pewnie będziemy na minusie na początku. Pamiętajcie, że będziemy musieli być gdzieś niedaleko was, więc apartament na pewno. Jesteśmy tak naprawdę na wasze zawołanie. Czyli jeżeli potrzebujecie gdzieś podwózkę, albo na jakąś imprezę nocną jechać, albo po prostu wypiliście sobie całą butelkę wina i nie chcecie prowadzić, będziemy na miejscu, więc ta usługa jest taka bardziej kompleksowa. Tak, dlatego też ta cena. Natomiast jeżeli ktoś już jedzie swoim samochodem, a chciałby zapytać o cenę transferu, to będą bardzo podobne, tak jak mniej więcej są stawki, ale oczywiście piszcie do nas, dzwońcie do nas, będziemy mówić, będziemy też sprawdzać odległości. Jeżeli tylko będziemy na miejscu, to też w ramach naszych możliwości będziemy po was przyjeżdżać, czy was gdzieś tam zawozić, tam gdzie będziecie już chcieli. A dla kogo jest ta oferta? No na pewno nie dla tych osób, które mają swój samochód, prawda? Tak, no to na pewno nie dla was, dlatego że wam się będzie opłacało bardziej pojechać swoim samochodem. My mówimy o tej ofercie, że jedziecie z nami do Chorwacji i wracamy razem i was przywozimy do domu, do Polski. Na pewno dla tych, którzy boją się jechać do Chorwacji sami. Ponieważ nie znają języka, my tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o język angielski, to jest perfekcyjnie, bez problemu damy radę. Po chorwacku trochę, Marek po rosyjsku, więc spokojnie, jeżeli chodzi o kwestie dogadania, to zawsze się dogadywaliśmy bez żadnego problemu. Na pewno dla osób, które no, denerwują się, nie chcą jechać swoim własnym samochodem, też dla tych, którzy twierdzą, że no, albo po prostu może nie twierdzą, ale boją się podróżowania samolotem, bo też są takie osoby, a może dla grupy przyjaciół, która jest, nie wiem, 5-6 osób i chciałaby gdzieś razem jechać, a nie chce po prostu zatrudniać jednego kierowcę, który byłby obciążony tą drogą, tylko właśnie chciałby przejechać się z nami. Pamiętajcie, że jak jedziecie na wakacje, to jednak mimo wszystko cały czas ten samochód i cała ta logistyka z tym samochodem związana, no to jest jakby no jeden jakiś bagaż dodatkowy, którym się przejmujecie w czasie tej drogi, tak, że tutaj nie przejmujecie się niczym tak naprawdę, wsiadacie do samochodu, samochód jest wygodny, klimatyzowany, my was zawozimy, tam gdzie będziecie chcieli, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, was zawieziemy, przywieziemy, także nie macie jakby podczas tego urlopu, czyli wakacji, dodatkowo problemu i dodatkowo stresu związanego właśnie z tym całym transportem, z podróżami.
Po Europie się różnie jeździ, także no, jak ktoś jeździł po Europie, no to wie, z czym to się wiąże. Natomiast te osoby, które nie jeździły, no trzeba mieć jakieś doświadczenie, chociaż nie, no doświadczenie trzeba też nabyć. Natomiast no, prawda, jest to... Tak, no, myślimy, że po prostu to będzie dla tych osób, które rzeczywiście potrzebują takiego dodatkowego wsparcia. Ale pamiętajcie, że ta oferta nie jest tylko, nie dotyczy tylko zawiezienia i przywiezienia do Polski. Też te osoby, wy wszyscy, którzy jeździcie, latacie samolotem, czy właśnie będziecie chcieli nas poprosić o podwiezienie gdzieś, o udzielenie jakichś wskazówek. Jesteśmy tam na miejscu i to nie musi być ta grupa. Możliwe, że będziemy tam na miejscu i będziemy po prostu dla Was na zasadzie właśnie takich transferów dodatkowych. A teraz opowiem Wam troszeczkę o tym samochodzie. Dlaczego padł wybór na Volkswagena Caravella 9-osobową? Myśleliśmy też o Oplu Vivaro, ale Opel Vivaro 9-osobowy też jest fajnym autkiem. Natomiast tam te siedzenia, które montuje Opel, są takie, to na pewno nie są siedzenia na długie przeloty i długie przewozy. Prace. Tak. Tu Volkswagen, jednak grupa Volkswagena, jeżeli chodzi o wygodę foteli, no to jednak to jest jednak zupełnie inna półka. Także sami zobaczcie. Tutaj każdy właściwie ma swój fotel, super miękki, wygodny. Także ja na taką długą podróż 1500-1600 km. Na pewno jest dużo wygodniej niż w Oplu. A Marek, czy, bo w Chorwacji, jeżeli mówimy o Chorwacji, bo to nie musi być tylko Chorwacja, to czy tutaj w tym samochodzie każdy ma swoją klimatyzację, bo są duże upały? Mhm. Tutaj akurat ten egzemplarz samochodu i właściwie chodziło też nam o to, żeby i szukaliśmy pod tym kątem takiego samochodu. Jak zobaczycie sobie w środku, każdy rząd siedzeń ma swoje nawiewy. Oprócz tego ma swoje oświetlenie, także jest klimatyzacja jakby trójstrefowa, także fajnie, bo każdy może sobie ustawić klimatyzację pod swoim, jakby do swoich odczuć, także... I ma światełko, każdy ma światełko, przyciemniane tylne szyby. Tak, z przodu, jeszcze z boku są okienka, także można tam się przewentylować ewentualnie. Naprawdę fajne autko, powiem Wam szczerze, że nigdy w życiu nie miałem Volkswagena T5 w wersji Caravelle. Ale przekonałem się tym samochodem, wracając właściwie z tych Mazur do Bydgoszczy. Naprawdę super samochód. Tyle z naszej strony. Jeżeli macie ochotę wykorzystać nas w pewien sposób w te wakacje, bo oferta dotyczy tych wakacji gdzieś mniej więcej od 15 czerwca, to też jest dosyć ważne, tak. Nie? Ale jeżeli jakbyście chcieli jakiś inny termin, jakieś inne transfery, bo oczywiście też nie powiedzieliśmy o innych transferach, bo to nie dotyczy tylko Chorwacji, bo jeżeli byście chcieli jakiś transfer w Polsce, z lotniska na lotnisko, a może ktoś się wybiera na przepiękne polskie, bałtyckie morze, bardzo chętnie też przywieziemy i dowieziemy. Więc zapraszamy do współpracy po prostu, zapraszamy Was, dzwońcie, piszcie, kontakty będziecie mieć tutaj pod tym filmem, także mam nadzieję, że się spotkamy. I zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków, bo Chorwacja to jeszcze nie koniec. Jeszcze jest, mimo że my już jesteśmy w Polsce, to odcinki z Chorwacji i vlogi nasze będziecie mogli jeszcze oglądać. Działo, jeszcze działo. Troszkę ich jest.